Czy jesteście gotowi? Jak tam tutaj drużyna? Kto tutaj łowi? Tutaj łowią chłopaki z Prologika. Super! Jak macie na imię? Filip. Tobiasz? Kamil. Rewelacja. Powiem, że to jest nowy team na World Cup Classic. Zgrane trio, tak? I jeszcze team runner. To ja jestem. No przecież, raczej. I tutaj robimy węzełek. Lecimy, bo na kolejnym stanowisku znowu ryba, a w zasadzie znowu na tym samym. Numer 3. Tak jest. No kordowcy tam się tak no próbują coś, próbują. A tutaj mamy kolejną rybę. A szczęśliwym łowcą jest? A imię twoje? Tak. Przemek, jakie ty masz... pierwsza ryba w życiu. Jakie ty masz super imię, Przemek. Powiem ci szczerze, że chyba najlepsze imię pod słońcem. Stanowisko numer 3, imię już słyszałem. I Przemku, to jest pierwsza ryba w życiu Przemka. Czyli rekord życiowy. Tak jest. A wiesz, co się robi z takimi? Tak, wiem. No to się szykuj. Well, I missed the kick in the big game. Failed my driving test. Misspelled my ex-girlfriend's name on the tattoo on my chest. Cause I can't do nothing right. And I can't sing to get along. I've forgotten what it looks like on the other side of wrong. Yeah, I picked a fight with a boxer, suppressed an angel's howl, gave a heart attack to the doctor, and lost my mama's dog. I hung the left on a red light, and lost my right to drive. Just show me to the shallow end, and I'm sure to die right in, cause I can't do nothing right, and I can't see. Proszę bardzo, jaki to system opracowany. Kiedy ten prototyp wejdzie w fazę produkcji w Neszu? Nowość na trade show już we wrześniu. Zapraszamy Rockwood. Grabie do łódek. Grabie do łódki. Ja już się uczę, co mam o tym powiedzieć. Jest z nami Mariusz, koordynator tego całego zamieszania. Siema, siema. Ciężko było cię złapać. Albo się nie ma. Siema, albo się nie ma. Ciężko było cię złapać w ogóle, żebyś nie, no, czymś się nie zajmował. W biegu, więc streszczajmy się, dawaj no pytanie i biegnę dalej, bo ryby za chwilę będę szybko, musiał ważyć. Szybko, jedno pytanie. Tak. Co było najtrudniejszym zadaniem przy organizacji tego RCA? Pogodzić to z organizacją mojego wesela. Organizacyjnie nałożyła się jedna impreza na drugą, więc w sumie tylko to gdzieś mi tam spędzało sen z powiek. Natomiast skromnie mówiąc, mamy już takie doświadczenie w organizacji RCA, jest to trzecia edycja, że cały ten bagaż doświadczeń przynieśliśmy tutaj do Krzanowic na Sportex Lake i w sumie to z taką ekipą
raczej problemów nie było żadnych. Zresztą widać, że wszystko gra i hula, dzieciaki dobrze się bawią, frekwencja mega dopisała. Nie spodziewaliśmy się, że odwiedzi nas przeszło 80 dzieciaków, plus te, które jeszcze tutaj gdzieś dotarły, nie zarejestrowały się, a są z nami. Rodzice też widać, piknikują sobie na leżaczkach, na kocykach, więc pogodę zamówiliśmy idealną. Z karpiami też wczoraj porozmawialiśmy, więc żeby nie dały ciała. No wszystko chyba zagrało. Co tu się dzieje? Co tu za zadyma? Nic się nie dymi, nic się nie pali. Wcale nie. Klient cię chwali. Trzecia edycja Rock World Carp Academy trwa w najlepsze. Jesteśmy po pierwszej turze, Łukaszu. Tak jest. Trudno było cię złapać, żebyś nie był rozchwytywany przez dzieciaków, bo tu cały czas coś się działo. No więc korzystając z tej chwili przerwy między pierwszą a drugą turą, chciałem cię tylko poprosić, żebyś krótko powiedział, skąd w ogóle pomysł na taką imprezę i dlaczego? Idea jest krótka. Chodzi o to, żeby zaszczepić w dzieciakach ideę karpiowania, ideę obchodzenia się z rybami i pokazać, jak fajną zajawką jest karpiowanie. Żeby pokazać, że można spędzać wolny czas nad wodą, bez tabletu, bez internetu. Też może być fajnie. Dodatkowo, tak na pewno sprawę pokazujemy, staramy się też przekazać podstawy karpiowania najmłodszym adeptom, które znając z życia, mam dwójkę dzieci, nie zawsze chcą słuchać rodziców, w sensie uczyć się od rodziców. Dużo łatwiej przychodzi nauka od obcych osób, więc generalnie taka jest idea. Super. Lecimy z drugą turą, mamy chwilę przerwy, zaraz będzie chyba pływanie pontonem. Także tak będzie. Będzie pływanie pontonem, rzucanie kulkami, strzelanie z procy. W ogóle jest masa atrakcji. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Cała impreza trwa generalnie 4 godziny, ale gwarantuję, że nikt się nie będzie nudził. Są kiełbaski, wata cukrowa, popcorn i Bóg wie ile jeszcze rzeczy. Także na 100% każde dziecko będzie zadowolone i uśmiechnięte od ucha do ucha. Dzięki wielkie. Tak na dobrą sprawę, my jeszcze nie zakończyliśmy tej imprezy, ale już możemy powiedzieć, że w sierpniu będzie kolejna edycja. Pewnie. Już możecie rezerwować sobie kalendarzyki. No, o ile pamiętam, 28 sierpnia to jest ostatni niedziela sierpnia. Będzie do tego jeszcze solidna gwiazda, naprawdę gwiazda światowego formatu na imprezie. Więc rezerwujcie już miejsce w kalendarzu, musicie nas odwiedzić. Zapraszamy. Czekam już. Super. Na bata? U, panie! Kto to taki profesjonalista? Szymon. Elegancko. Sytuacja na froncie? Rewelacyjnie. Szkolimy tutaj też z umiejętności zakładania kulek na różne rodzaje przyponów, nie tylko na włos. Uczymy wiązać z baitclothem, także wielopłaszczyznowo. Elegancko. Kevin, jak ci idzie? A obserwujesz chłopaków z kordy, jak łowią? Super. Masz jakiś ulubionych karpiarzy? Ulubionych nie mam. Okej. Okay. Ale lubię tych, którzy umieją łowić. O. No właśnie, to jest wartościowe. To nie wiem, czy dobre stanowisko, żeś wylosował.